Owady Polski. Osmia Rufa, Murarka Ruda. W Polsce żyją niezwykle różne i piękne owady. Chrząszcze, mchówki, błonkówki, pszczolinki, motyle, dnia i nocy, biegaczowate i wiele, wiele innych. Obserwując ten mikroświat, zachwyciłem się jego wielkością i cudownością. Czy to w lesie, czy na łące, na wydmach, w borach, w wodzie, w powietrzu, toczy się wspaniałe życie, którego nie jesteśmy świadomi. Chciałem Państwu przybliżyć trochę ten niezwykły świat, który z zapartym tchem obserwuję już od lat. To świat Bożego stworzenia. Jak stwierdził jeden z najsłynniejszych naukowców wszechczasów, Albert Einstein, gdy wyginą pszczoły, rodzajowi ludzkiemu pozostaną zaledwie 4 lata. Możemy o tym poczytać nawet na portalu rządowym. Gdy zabraknie owadów zapylających, to rośliny przestaną zawiązywać owoce, nie wyprodukują nasion, a to z kolei oznacza, że nie wyrosną nowe rośliny. Zginą zwierzęta, a potem my. Pszczoła miodna, którą najlepiej znamy i najlepiej kojarzymy, jest zaledwie jednym z około 130 przedstawicieli polskich owadów zapylających. My dziś porozmawiamy o życiu innego zapylacza, jakim jest osmia rufa. Warto tutaj wspomnieć, że te maleńkie organizmy, które zbierają nektar i pyłek kwiatowy, odpowiadają mniej więcej za 3/4 produkcji żywności na całym świecie. Daje to do myślenia, prawda? Mimo istnienia roślin wiatropylnych, jakość i ilość owocowania zależy jednak od tych maleńkich owadów. Choć ruch powietrza może doprowadzić do zapylenia, to jednak gdy tę pracę wykona owad zapylający, to jakość wyprodukowanych owoców czy nasion będzie dużo lepsza. Rośliny wiatropylne w tak zwanej produkcji rolnej to jednak jest mimo wszystko 1/4 produkcji. Gdy zabraknie tych owadów, będzie to tragedia dla nas wszystkich. Aby uprawiać pszczołę miodną, trzeba mieć chęci, czas, zasoby i dużo wiedzy. Ale jest jeden owad, który bardzo wdzięczny jest w hodowli i równie pożyteczny. To właśnie osmia rufa, murarka ruda, popularnie zwana murarką ogrodową. To pszczoła samotna. Nie ma nad sobą królowej, jest jednocześnie matką, robotnicą i strażnikiem. Nie wytwarza miodu, wosku i innych produktów, które znajdziemy w ulu pszczoły miodnej. Sama buduje gniazdo, nie tworzy roju, choć chętnie żyje w dużej komunie innych pszczół samotnic. Zapyla ponad 150 gatunków roślin. Głównie drzewa i krzewy owocowe, na przykład jabłonie, grusze, czereśnie, wiśnie, brzoskwinie, śliwy, jarzębinę, głuk, aronie, kalinę, winogrona, porzeczki, jagody, maliny, jeżyny, truskawki, poziomki i tak dalej, i tak dalej. Zapamiętajmy, że dzięki szybkiemu zapyleniu kwiatów powstałe zalążki owoców są bardziej odporne na wiosenne przymrozki. Zajmując się hodowlą tych owadów od wielu, wielu lat,
miałem okazję zaobserwować ich niezwykłe zwyczaje oraz nauczyć się rozpoznawać zagrożenia czyhające na te malutkie, pracowite stworzenia. Zobaczmy, co pisze o nich Izaak Baruch w swoich mądrościach. A murarka, samotnica, siły swoje wciąż przelicza. W swej pustelni wielu rodzi, radość, pracę z służbą godzi. Film o murarce składać się będzie z dwóch części. Dziś obejrzymy tylko pierwszą. Pierwsza opowiada o morfologii tego owada, czyli o jego życiu i zwyczajach. Natomiast w drugiej części dowiemy się sporo rzeczy o tym, w jaki sposób rozpocząć swoją własną hodowlę. Zapraszam serdecznie. Murarka ruda należy do tak zwanych wczesnych zapylaczy i patrząc na jej wygląd jest przystosowana do niskich temperatur wiosennych, ubrana w dobre futerko. Pierwsze owady budzą się ze snu zimowego, jak w przyrodzie zaczynają występować wyraźne wahania temperatur pomiędzy nocą i dniem, przynajmniej 10 stopni lub więcej, a średnia temperatura przekracza powyżej 5 stopni. Oczywiście na plusie. Zazwyczaj zaczyna się tak dziać w połowie marca. Po 2 tygodniach takich wahań najpierw wylęgają się samce, a po około kolejnym tygodniu bądź 2 wygryzają się z kokonów samice. Murarka kończy zapylanie w większości przypadków pod koniec czerwca. Cykl życiowy osmi zamyka się w okresie 1 roku, gdzie okres larwalny i poczwarki trwa około 9 miesięcy, a osobnika dorosłego około 3. W tym czasie samica w rozmaitych szczelinach wydrążonych przez inne owady otworach w drzewie, w trzcinie i tym podobnych składa odpowiednią ilość pyłku kwiatowego, znosi jedno jajo i zamyka je, murując niewielką komorę. W tej przestrzeni przez najbliższe miesiące rozwijać się będzie nowa larwa pszczoły, która wykluje się dopiero w następnym roku. Larwa po wykluciu się z jaja przystępuje do zjadania pyłku, który zostawiła jej mama. Po zjedzeniu całego zapasu rozpoczyna się proces przepoczwarzania. Wije wokół siebie kokon, w którym szczelnie się zamyka, albo prawie szczelnie, ponieważ zostawia sobie niewielkie otwory wentylacyjne. Następnie w kokonie zmienia się w postać dorosłą i w stanie hibernacji, uśpienia, spowolnienia procesów życiowych oczekuje wiosny, zużywając tkankę zapasową ze zjedzonego wcześniej pyłku. Oprzęt kokonu pszczoły jest zwarty i dość sztywny. Jego wielkość waha się między 6 a 15 mm. Po wielkości i kształcie możemy rozpoznać kokony samców i samic. Spójrzmy na zdjęcie. Kokony samic są bardziej pękate i większe, od około 9 do 15 mm. Położenie głowy owada rozpoznajemy po jaśniejszej wypustce na czubku oprzędu. U samic miejsce, gdzie znajduje się jej odłóg, jest wyraźnie zaokrąglone, bardziej niż u samców. Jeśli chodzi o panów, to ich kokony są bardziej podłużne, a ich końce bardziej szpiczaste. Ich wielkość dochodzi do 10 mm. Zamurowana pszczoła jest przygotowana do zimowania. Może bez problemu wytrzymać nawet mrozy 30-stopniowe, ponieważ jest zamknięta w swoim kokonie. Dodatkowo zamknięta w rurce lub w otworze drzewa. Zamurowana przez swoją mamę, dobrze zaizolowana. Przychodzi wiosna. Wszystko budzi się do życia.
Słońce zaczyna miło przygrzewać, a ziemia rozmarza. Pojawiają się czyli śniegi. Krokusy zaczynają nieśmiało wychodzić z ziemi. Zakwita wawrzynek, wilcze łyko. Na wierzbie sachalińskiej pojawiają się tak zwane kotki, z których wyjdą wkrótce miododajne kwiaty. Nabrzmiewają pąki forsycji, miękną gałęzie drzew i krzewów. Bordowa piwonia wychodzi ze swego ukrycia. Wychodzą również wczesne irysy i zaczynają wypuszczać pąki kwiatowe różne gatunki prymul. Otwierają się pąki jabłoni, ukazując w szczelinach łusek różowy kolor. Natomiast tam, gdzie już zakwitła jasnota, słychać wyraźne brzęczenie samicy królowej trzmiela. Tymczasem panowie murarki, jak tylko się wybudzą ze snu zimowego i wygryzą się z kokonów, zaczynają od toalety. No, w sumie kilka miesięcy siedzieli zamknięci w kokonie. Pałaszowali swoje zasoby zgromadzone w tkance zapasowej, ale nie mieli gdzie się pozbyć produktów przemiany materii. Czyli, kolokwialnie mówiąc, całą kupkę trzymali w sobie. Z momentem, gdy wydostaną się na wolność, zaczynają wypróżniać się gdziekolwiek, byle szybko. Można wtedy zaobserwować tuż przy wylotku z zimowli pozostawione blado-żółte z lekkim odcieniem zielonkawym rozmazane kropelki przetrawionego pyłku kwiatowego, który szybko tężeje pod wpływem zetknięcia się z powietrzem atmosferycznym. Następnie samiec wygrzewa się na słońcu, prostuje skrzydełka i czyści się. Jak odnotuje w swoim organizmie odpowiednią temperaturę, odlatuje do najbliższego kwiatka. No bo trzeba coś zjeść. Faceci mogą być nawet dwukrotnie mniejsi od samic i wyglądają bardzo wesoło. Długość ich ciała waha się między 6 a 10 mm. Na głowie mają białą sterczącą czuprynkę jak koguci grzebień. Niektórzy przyrównują go do punkowego irokeza. Ale to nie wszystko. Panowie mają czułki prawie tak długie jak całe ich ciało. Od jednej drugiej nawet do 3/4 długości całkowitej. Na początku ciągle wylegują się w słońcu. Albo zajadają się w najbliższym barze kwiatowym. Ale już drugiego dnia latają po całej okolicy w poszukiwaniu odpowiednich domów. Oczywiście dla wybranek swego serca. Wszystko po to, aby spłodzić nowe pokolenie. Od czasu do czasu wlatują do zimowli, aby sprawdzić, czy przypadkiem jakaś samica nie wyszła już z kokonu. Oprócz szukania właściwego domu dla przyszłego pokolenia, analizują zasoby pokarmowe w okolicy, po to, żeby później je wskazać samicy. Panowie niestety żyją krócej od dziewczyn, bo około 1 miesiąca. Natomiast ich życie jest intensywne. Już po kilku dniach mają opanowaną całą topografię w obrębie około 300 metrów od swojego miejsca wyklucia się. Kiedy samce znajdą domki dla swoich dam, to pilnują ich i walczą między sobą o terytorium. Prawa własności do odnalezionych rurek zmieniają się dynamicznie. A walki nie są na śmierć i życie, bo nie posiadają żądła, ale po prostu przeganiają się. Jak usiądziemy na krześle i uważnie przyjrzymy się, co się dzieje wokół wystawionych pustych rurek, to zaobserwujemy następujące rzeczy. Samce strącają siebie nawzajem z liści, z kory, z drzewa, z rurek, brzęczą na siebie wysokimi tonami, przeganiając się nawzajem. Taranują siebie w locie i uderzają swoim ciałem w innego osobnika. A gdy zbliża się czas wyklucia samic, zaczynają ostrożną współpracę ze sobą, ale o tym później. Samce nie są agresywne wobec siebie, a ich starania o swoje terytorium
przypomina trochę zabawę w ganianego lub w berka. Oczywiście, kiedy dziewczyny się wyklują, tak samo jak panowie, muszą najpierw załatwić swoją toaletę. Samice są dostojne, korpulentne i naprawdę duże. Na ich głowie znajduje się czarna czuprynka. Mają ogromne żuwaczki, którymi pracują jak robotnik przy budowie domu. Miałem raz okazję chwycić samiczkę w nieodpowiedni sposób i prawie rozcięła mi skórę na palcu. Można je trzymać na dłoni, ale nie próbujmy ją chwytać palcami. Samica posiada żądło, ale nigdy nie zaobserwowałem jego w akcji. Obcych gości przegania już sam wygląd jej szczęki. Samica ma łagodne usposobienie i nie zwraca uwagi na otoczenie. Bardziej ją interesuje, co się dzieje w jej budowanym gnieździe. Jej czułki są krótkie, a główka prawie cała czarna. Długość jej ciała waha się między 10 a 15 mm. Odwłok ma rdzawo-brązowy, wpadający w czerń. Gdy samica znajdzie odpowiednie miejsce do budowy gniazda, to w pierwszej kolejności sprawdza szczelność, długość i czy wszystko jest czyste. Jeśli znajduje się na przykład w rurce jakiś obcy lokator, nie pszczoła, to opuszcza otwór i szuka innego miejsca. Natomiast jeśli jest to pszczoła, to może spróbować przegonić konkurentkę. Jednak jak rurka jest niezamieszkana i szczelna, to oczyszcza ją i znaczy ją swoim indywidualnym chemicznym zapachem. Gdy rurka ma niewielkie nieszczelności, a w okolicy nie ma niczego lepszego, to pszczoła zamurowywuje te mikroszczeliny. Cała procedura budowy komórki lęgowej rozpoczyna się od pomiarów średnicy rurki. Następnie pszczoła wyznacza miejsce wykonania ściany działowej i rozpoczyna wstępne zamurowywanie otworu do wielkości niewiele większego od swojego odwłoka. Jak osiągnie odpowiedni rozmiar, to zaczyna zbierać pyłek, zapełniając komórkę od tyłu w kierunku ścianki działowej. Pyłek zmieszany z nektarem zbiera na spodniej części swego odwłoku. Kiedy przylatuje do gniazda, to najpierw wchodzi do swojej rurki otworu i sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Jak złapie złodzieja, to go uśmierca i wynosi. Jak wszystko jest dobrze, to wchodzi do rurki tego otworu tyłem i strzesuje pyłek do komory lęgowej swoimi tylnymi odnóżami. Aby zapełnić pokarmem jedną komórkę dla jednej larwy, pszczoła musi wykonać od 35 do 45 lotów. Zbiera w tym czasie mieszaninę pyłku i nektaru. W czasie tego jednego przelotu samica może zabrać ze sobą między 3 a 7 mg pyłku. Ilość zależy oczywiście od rozmiaru samicy. Zbierając pokarm dla przyszłego potomka, odwiedza około 30 kwiatów. Aby mogła znieść jajo w komorze lęgowej, potrzeba między 150 a 250 mg pokarmu. Jak łatwo policzyć, do wypełnienia jednej komórki potrzeba wizyt na około 1200 kwiatach. No to policzmy dalej. Zbiór jednej porcji pyłku zajmuje między 5 a 10 minut. Samica jedną komorę lęgową zapełnia w przedziale czasowym między 2 lub 6,5 godziny. Wszystko oczywiście zależy od obfitości pyłku w okolicy. Ilość pokarmu przekłada się też na płeć larwy, która będzie go spożywać. Z mniejszej ilości narodzi się samiec, a z większej samica. Dlatego średnica otworu rurki ma kluczowe znaczenie dla płci pszczoły.
W rurkach 6 do 8 mm przeważnie znajdowano samce. W rurkach 8 do 10 mm rozkład płci był mniej więcej porówno, ale już w rurkach od 10 do 15 mm przeważały samice. Przy bardzo dobrych warunkach pokarmowych, pogodowych i mieszkalnych jedna matka przez cały okres swojego życia może zbudować nawet do 180 komórek lęgowych. Badania laboratoryjne pokazały, że zapłodniona samica jest w stanie znieść ponad 200 jaj z larwami. Jednak warunków idealnych nie ma. Ja zaobserwowałem, że jedna samica w ciepłym i bezdeszczowym roku potrafi zająć 5 rurek, w których potrafiła wykonać do 70 komórek lęgowych. Najczęściej jednak składa od 20 do 40 jaj, czyli 2-3 rurki. Oczywiście mogę się mylić w swoich obliczeniach, bo opieram się na działaniach statystycznych. A ile kwiatów zapyla jedna pszczoła murarka w ciągu swego życia? W najgorszym przypadku, średnio biorąc, znów te działania statystyczne, jedna samica odwiedzi 36 tysięcy kwiatów, a w najlepszym rekordzistka może odwiedzić ich nawet około 84 tysiące. Pomnóżmy to przez 200 pracujących dziewczyn, a otrzymamy średni wynik 10 milionów kwiatów w promieniu 300 metrów, oczywiście kwadratowych. Niesamowite, prawda? Chociaż są to pszczoły samotnice, to mogą tworzyć wielkie kolonie. Budując domki, gniazda dla nich, pamiętajmy o bardzo ważnej rzeczy. Kiedy samice latają już z pyłkiem, nie zmieniajmy układu domku czy gniazda, ponieważ owady te mają pamięć fotograficzną. Jak zmienimy jakiś układ, to mogą już nie trafić do swojej rurki lub drewna z nawierconymi otworami gniazdowymi. Jeśli chcemy dodać rurki, to zróbmy to obok starego miejsca gniazdowania. Jak długo żyje samica po wykluciu się? W warunkach zamkniętych, takich jak szklarnia, laboratorium, oranżeria, jest to niecałe 2 miesiące, ale już na otwartej przestrzeni może przeżyć nawet do 12 tygodni. Wszystko zależy od ilości pokarmu, odległości jego od gniazda, następnie od temperatury i opadów deszczu, wreszcie od konkurencji w zasiedlaniu rurek. Im więcej miejsca dla nowego potomstwa, tym mniejszy stres dla dziewczyn. Życie godowe osmirufa wcale nie jest takie proste. A panowie, choć nie zbierają pyłku do gniazda, muszą się naprawdę napocić, aby zdobyć jakąś pszczółkę. Kiedy zbliża się czas wykluwania samic, panowie zbijają się w większe grupy i czatują w pobliżu zimowli i wylotka. Mówiłem wcześniej o częściowej współpracy samców. Otóż produkują oni feromony, które ściągają z całej okolicy samiczki.
zbijając się w grupy, zwiększają natężenie feromonów w powietrzu i tym sposobem nie muszą szukać dziewczyn, ale dziewczyny znajdują ich. Im więcej samców, tym większa szansa na ściągnięcie do naszej hodowli innych pszczół znajdujących się w okolicy. W jednym sezonie samice opóźniły swoje wyjście z kokonów, więc samce wzięły inicjatywę dosłownie w swoje ręce, żeby zdążyć zapłodnić samice. Brały kokon dziewczyn i skrobały swoimi odnóżami po powierzchni, jakby chciały powiedzieć: pobudka, pobudka, już czas wstawać, bo nas za chwilę zabraknie. Po kilku godzinach ich starań samice zaczęły się wygryzać z kokonów. Damy są wybredne i nie każdemu facetowi pozwalają zbliżyć się do siebie. Jeśli jakiś dosłownie jej nie ugłaszcze w należyty sposób, to zrzuca go z siebie i nie pozwala zapłodnić. A cały taniec gotowy, albo właściwie masaż, wygląda w następujący sposób. Samiec podlatuje do samicy i pokazuje jej, jak wygląda. Następnie siada na niej, obejmując ją z całej siły wszystkimi odnóżami. Jego odwłok zaczyna falować i masować odwłok samicy. Teraz możemy się wreszcie dowiedzieć, po co facetowi tak długie czułki. To właśnie nimi dotyka samiczkę, głaszcząc ją po głowie, po czułkach i oczach. Ponieważ samica jest większa, a samiec w czasie masażu godowego obniża się w dół odwłoka samicy, czułki muszą być dostatecznie długie, aby mieć ciągły kontakt z głową samicy. Kiedy samiec dotrze swoim odwłokiem do otworu kopulacyjnego, rozpoczyna się pompowanie nasienia. Czas trwania tej czynności jest dość zróżnicowany. Ja zaobserwowałem przedział między 30 minut do godziny. Samiec po zapłodnieniu samicy prawdopodobnie czopuje i zamyka otwór kopulacyjny, bo potem dziewczyny nie interesują się już innymi samcami i natychmiast zabierają się do pracy. Panowie po kopulacji są wyczerpani i lecą do najbliższego baru kwiatowego, aby odzyskać siły i zapłodnić kolejną damę. Robią tak, aż padną z wyczerpania. Szacuje się, że jeden facet może zapłodnić od 4 do 8 pszczół, jeśli ma dość siły i przetrwa rywalizację. A jak wygląda cykl rozwojowy larwy? Kiedy matka zamuruje komórkę z pyłkiem i złożonym w niej jajem, po kilku dniach wykluwa się larwa, która przystępuje do zjadania zapasów. Spójrzmy na zdjęcie. W tym czasie larwa potrzebuje spokoju. Jeśli nastąpi najmniejszy wstrząs, który spowoduje oderwanie się larwy od pokarmu, istnieje wielkie prawdopodobieństwo obumarcia jej. Ona musi być dosłownie zanurzona w pyłku, bo w początkowym swoim okresie rozwojowym nie potrafi się dobrze przemieszczać. Spożywając pokarm, zostawia za sobą suche, wałeczkowate odchody w kolorze brązowo-szarym. Czasem można zaobserwować w komórkach następujące nieprawidłowości. Pozostał pyłek, mimo że larwa jest już w kokonie, lub nie ma żadnej odrobiny pyłku, kokon jest nieproporcjonalnie mały do wielkości komórki. W pierwszym przypadku matka źle obliczyła wielkość komórki, larwa przestała pobierać pokarm, bo nie zmieściłaby się w niej po zjedzeniu całości. W drugim przypadku matka przyniosła zbyt mało pokarmu i larwa nie mogła osiągnąć swoich właściwych gabarytów. Dobór właściwej rurki dla rozwoju nowego pokolenia jest kluczowy.
Z moich obserwacji zauważyłem, że murarka najchętniej zasiedla otwory o średnicy między 8 a 15 mm. Nowe pokolenie w takich rurkach jest dobrze wykarmione, samce są dorodne, a samice dużo większe i silniejsze od tych, które znajdowały się w mniejszych otworach. Zwróciłem też uwagę, że rdest sachaliński jest dużo lepszym materiałem do budowania gniazda niż trzcina wodna. Niestety pszczoła murarka ma swoich wrogów. Przyjrzyjmy się zatem, jak oni wyglądają. Zaczniemy od warunków naturalnych. Bo niesprzyjające warunki pogodowe mogą się stać zabójczym wrogiem dla pszczół samotnic. Wilgoć, nagłe spadki temperatury, czy też przedłużający się deszcz trwający kilka dni może doprowadzić do zniszczenia populacji pszczół samotnic w całej okolicy. Wilgoć powoduje osłabienie owada i podatność na choroby. Chłód powoduje wyziębienie i ustanie funkcji życiowych, a długotrwałe deszcze śmierć głodową. Co możemy zrobić? Aby zabezpieczyć przed niskimi temperaturami, pudełko naszej zimowli wykonujemy z grubego kartonu. Ja dodatkowo wyścielam je agrowłókniną. Przygotowuję tak zwane rurki startowe dla panów o średnicy 8 mm, ponieważ w czasie spadków temperatur chowają się w nich na noc i swoim ciałem ogrzewają niewielką rurkę. Kolonie ustawiam na stronę południowo-wschodnią, aby promienie wiosennego słońca szybko ogrzały pszczoły rankiem. Domki i rurki trzymam pod zadaszeniem, aby chronić murarki od zacinającego deszczu, a w czasie długotrwałych deszczy można ustawić pod tym zadaszeniem miododajne kwiaty w donicach. Pszczoły z nich z pewnością skorzystają. Kleptopasożyty, czyli złodzieje, to kolejny problem w naszej hodowli. Murarka pracuje, a ktoś inny na jej pracy bazuje i jej wysiłek wykorzystuje. Wlotka murarkowa, Cacoxenus indagator. Sprytna muchówka, pospolicie występująca w całej Polsce. Nie buduje własnego gniazda, ale składa swoje jaja w komorze lęgowej pszczół samotnic. Lata bardzo anemicznie i łatwo ją złapać. Często przesiaduje w pobliżu kolonii i obserwuje ruch przy rurkach. Jak samica pszczoły opuszcza rurkę, wchodzi do jej wnętrza i składa jaja w pyłku. I również je zasypuje. W jednej komórce może złożyć od 2 nawet do 12 jaj. Przy mniejszej ilości jaj muchówki pszczoła może przekształcić się w postać dorosłą, ale będzie mniejsza. Jak jaj jest więcej, to larwa osmi ginie z powodu braku pokarmu. Odchody larw muchówki przypominają jasno pomarańczowe nitki i są niezwykle lepkie. Larwy przypominają kształtem owoc banana i są koloru bladożółtego. Ich długość to 3-4 mm. Samiec wlotki murarkowej osiąga długość ciała około 2,5 mm, natomiast samica ma około 4 mm. Pasożyty osmi są dużo większym problemem i tutaj potrzebujemy dołożyć większych starań, aby zachować w dobrym zdrowiu naszą kolonię. Do największych morderców murarki i innych pszczół samotnic możemy zaliczyć błonkówkę Monodontomerus obscurus. Niestety nie ma polskiej nazwy.
Ten parazytoid nie tylko zabija osmię, ale również zjada ją w całości. W drugiej połowie czerwca wokół gniazda zaczynają krążyć owe osy z rodziny Torymine. Ponieważ duża kolonia murarek roznosi wokół siebie charakterystyczny zapach, to przy gniazdach pojawiają się te błonkówki zwabione perspektywą łatwego łupu. Osy są niewielkie i na pierwszy rzut oka koloru czarnego. Długość ich ciała wynosi u samic 3 do 5 mm bez pokładełka, a u samców od 2 do 3 mm. Osy podlatują do rurek i szukają najmniejszych szczelin, aby wetknąć swoje 2-milimetrowe pokładełko. Sparaliżować nim nieprzepoczwarzoną larwę pszczoły, która zrobiła już wokół siebie kokon. Następnie składa w kokonie między 10 a 12 jaj, z których po 36 godzinach wylęgają się larwy os. Żerują one na żywej murarce i stopniowo ją pożerają. Po zjedzeniu osmi przepoczwarzają się i dorosłe wychodzą przez 1-milimetrowy otwór z kokonu. Jak rurka jest gruba, to giną wewnątrz niej, a jak wydostaną się na zewnątrz, to kopulują ze sobą i proces się powtarza. W dogodnych warunkach temperaturowych czas od zainfekowania kokonu do wydostania się błonkówki na wolność trwa 22 dni. Czyli od czerwca do września mogą narodzić się aż 3 generacje tych parazytoidów. Podczas badań prowadzonych przez rosyjskich naukowców na populacji pszczół, w której znajdowało się 1064 komórek lęgowych, stwierdzono 285 zainfekowanych komórek. W tych komórkach znajdowało się 1869 dorosłych osobników oraz 754 larwy. W sumie 2623 przedstawicieli tego pasożyta. Największy odsetek zainfekowania znajdowało się w dwóch pierwszych komorach lęgowych i wynosiło to ponad 20%. Badania są dostępne na stronie, link mamy w opisie. Wydostanie się na zewnątrz takiej ilości parazytów może doprowadzić w drugim roku od zainfekowania do zniszczenia praktycznie całej hodowli. Jak ja się bronię przed tymi zabójcami? Od czerwca zaczynam analizować otoczenie rurek, czy nie pojawiają się pojedyncze błonkówki w kolonii. Gdy dostrzegę pierwsze osy, ostrożnie zbieram rurki do kartonowych pudeł i chowam je w szafie budynku gospodarczego. Jest to najskuteczniejsze działanie, jakie możemy podjąć. Oprócz tego stosuję profilaktykę w postaci stosowania rurek o grubych ściankach. Dodatkowo na początku maja wyciągam karton zimowli, gdzie znajdowały się kokony murarek, analizuję ilość pustych i pełnych kokonów, przeglądam je, a następnie spalam całą zawartość. Do maja wszystkie zdrowe pszczoły się już dawno wygryzły, więc nie ma obaw, że zabijemy murarki. W pełnych kokonach możemy znaleźć między innymi właśnie owe błonkówki oraz innych nieproszonych gości. Czyli co? Skalpel w dłoń i pobawmy się w entomologów. Drugim zabójcą jest barciel pszczołowiec. Podczas 8 lat zajmowania się hodowlą natknąłem się na niego tylko raz. To przedstawiciel chrząszczy, jaskrawo ubarwiony, czarno-czerwony. Długość jego ciała wynosi od 8 do 16 mm.
Przebił się mianowicie przez wszystkie ścianki komory lęgowej, które były w tej jednej rurce, zjadł każdą larwę pszczoły, a potrafi ich zjeść od 4 do 10 nawet. A larwa barciela, jak spojrzymy na zdjęcie, jest koloru różowego i ona potrafi się przeciskać przez nawet najmniejsze szczeliny. Po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów przepoczwarza się i w ten sposób oczekuje do wiosny. W dawnych czasach ten owad był bardzo częsty i pospolity i czynił wielkie spustoszenie w ulach pszczoły miodnej. Dziś natomiast jest rzadki, zanikający i bliski ogłoszenia go jako gatunku zagrożonego. Innym pasożytem i zabójcą jest złotolitka ognista, czyli Chrysis ignita. Pospolita, pięknie ubarwiona osa, która nie buduje swoich własnych gniazd, ale korzysta z komór lęgowych innych pszczół samotnic. Błonkówka ta jest niesamowicie dynamiczna w locie i bardzo zwrotna. Składa swoje jajo w komorze lęgowej i przysypuje je pyłkiem. Długość ciała samicy waha się między 10 a 15 mm, a panowie są o około 1/3 mniejsi. Okres jej aktywności rozpoczyna się w kwietniu, a kończy w październiku. Osa jest odporna na urządlenia pszczół, a w razie zagrożenia zwija się w kłębek, bo chroni ją mocny pancerz grzbietowy. Larwa złotolitki żywi się pyłkiem zgromadzonym w komorze lęgowej, a jak zje pyłek, następnie zjada larwę pszczoły. Kolejnym pasożytem jest czart smolisty, Anthrax anthrax, muchówka z rodziny bujankowatych. Ma ona dość niezwykły sposób podrzucania swoich jaj do gniazd różnych pszczół samotnic, bo właściwie nie podrzuca je, ale strzela nimi na odległość. Podlatuje do otworu, gdzie na przykład murarka buduje gniazdo, zawisa w powietrzu i z odwłoka wystrzeliwuje jajo do wnętrza rurki czy otworu w drewnie. Rozmiar ciała tej muchówki waha się między 7 a 13 mm. Ma ona charakterystyczne ubarwienie skrzydeł. Larwa czarta w ciągu kilkunastu dni pożera larwę osmi, a następnie przepoczwarza się w komórce. Wiosną, zanim wylęgnie się postać dorosła, poczwarka wyposażona w specjalne kolce zęby na głowie zaczyna przebijać się do wyjścia. Przez przegrody innych komórek. Po drodze napotkane pszczoły dosłownie rozwierca, niszcząc wszystkie owady. Po wyjściu z poczwarki wychodzi dorosły owad. Kolejnym problemem w naszej kolonii, który może się pojawić, to są pajęczaki roztoczaki. Mianowicie niewinna polska nazwa rozkruszek. Hetodactylus osmie, czyli roztocz murarkowy, może wprowadzić nas w pierwszej chwili w błąd, ponieważ jest to groźny niszczyciel należący do rodziny pajęczaków. Jego kuzynem jest inny roztocz, Varroa, czyli łacińska nazwa Varroa destructor, który godzien jest swego imienia, gdyż jest on na dzień dzisiejszy jedną z dwóch największych plag wśród hodowców pszczół miodnych. Bez pomocy człowieka roztocz Varroa może w ciągu jednego sezonu zniszczyć całą populację ula pszczół miodnych. Ale my wróćmy do naszego rozkruszka. Rozkruszek, podobnie jak Varroa, czai się na swego żywiciela na kwiatach.
Pszczoła, pobierając pokarm, zabiera pasażera na gapę ze sobą do gniazda. Roztocz infekuje komorę lęgową i namnaża się w gnieździe, gdzie też między innymi może kopulować. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, aby pszczoła nie przyniosła owego roztocza z kwiatu do gniazda. Jednak w październiku, kiedy larwy już przeistoczyły się w postać dorosłą i znajdują się już w kokonach, możemy otworzyć rurki i te kokony oczyścić. Zainfekowane komórki należy spalić, a wyselekcjonowane pszczoły przenieść do czystej zimowli i w ten sposób radykalnie zmniejszamy populację roztoczy w naszej okolicy. Kolejnym problemem są grzyby, a mianowicie pleśń biała. Pojawia się najczęściej na pyłku w okresach dużej wilgotności powietrza, po długotrwałych deszczach. Pyłek ma bardzo bogaty skład chemiczny i dość wysoką zawartość wody zaraz po zebraniu z kwiatu. Murarka, przylepiając pyłek do swojego odwłoka, podczas lotu wstępnie osusza go z wody. Problem pojawia się wtedy, gdy deszcz zmoczy pyłek w gnieździe lub gdy wchłonie zbyt dużo wilgoci z powietrza. Choroby grzybowe niwelujemy, budując miejsca dla pszczół pod zadaszeniem i na wysokości przynajmniej 1,5 metra od podłoża. Optymalna wysokość to 2 metry. Murarka jest przysmakiem dla małych ptaków, jak sikorka, wróbel, pliszka i inne. Niezabezpieczone kolonie przed ptakami mogą w ciągu miesiąca zmniejszyć się aż o 3/4 całej populacji. Ptaki przesiadują na domkach lub w pobliżu wylotka z zimowli i wychwytują bardzo sprawnie pszczoły. Warto zabezpieczyć swoją kolonię siatką, wtedy radykalnie minimalizujemy straty. No i wreszcie gryzonie, które niszczą naszą kolonię w czasie, gdy murarka zimuje w kokonach w naszych zimowlach. Małe gryzonie, takie jak mysz polna, szczur czy nornica, może potraktować naszą zimowlę jak spiżarnię z jedzeniem na zimę, takie zapasy. Dlatego warto nasze kokony i rurki umieścić w trudno dostępnych miejscach, do których gryzonie się nie dostaną. I tak oto doszliśmy do końca naszej opowieści, pierwszej części. Tematu nie wyczerpaliśmy, jest jeszcze wiele do odkrycia i zbadania. Ja sam mogłem również wysnuć błędne wnioski z moich obserwacji. Jestem tylko człowiekiem i to w dodatku omylnym. Jeśli się gdzieś pomyliłem, to przepraszam. Jeśli ktoś zechce coś konstruktywnego napisać, to chętnie przeczytam. Jestem entomologiem amatorem i bardzo lubię świat owadów. Na zakończenie. Bez pszczół wszystko się zmieni na naszej planecie. Niezwykłe jest to, że od maleńkich owadów zapylających jest uzależnione życie ludzi, zwierząt i roślin. Obserwując życie jednego tylko przedstawiciela z rodziny zapylaczy, możemy sobie zadać pytanie. Czy to możliwe, że ewolucja doprowadziła do tak niebezpiecznej sytuacji, gdzie życie na naszej planecie jest uzależnione od tak niewielkich organizmów? A może jest w tym zawarte jakieś większe przesłanie i informacja od kogoś innego? Obserwując przyrodę, dojdziemy do wniosku, że wszystko jest spójne jak melodia.
wspaniałego utworu, który napisał ktoś inteligentny. Ktoś, kto stworzył genialny projekt i pozostawił nam swój ślad. Skąd pszczoła wie, że ma zebrać odpowiednią ilość pyłku? Jak nauczyła się wymierzać kubaturę komory lęgowej? Dlaczego najpierw buduje wstępną ścianę działową, a dopiero potem zbiera pyłek? Dlaczego samce murarki poszukują domków dla samic, a potem je tam prowadzą? Dlaczego samce tańczą na odwłoku samicy masującej odwłok? Czy to wszystko jest dziełem ślepej ewolucji, dziełem przypadku? A może to pieczęć stwórcy, ukazująca inteligentny, zamierzony projekt? A może stwórca naprawdę istnieje i pozostawił nam w całej przyrodzie swoje ślady stworzenia? Patrząc się na jakikolwiek dom, mamy świadomość, że ktoś go zaprojektował, a potem zbudował. Podobnie jest z naszą planetą i przyrodą. Ktoś to wszystko zaprojektował, a potem wdrożył w życie. Pomyślmy nad tym i poszukajmy stwórcy nieba i ziemi.